To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie na debacie Nauczyciel 2.0. Będziemy starali się dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co zabierzemy ze sobą do klas ze świata wirtualnego. Oczywiście nawiązując tym samym do pandemii COVID-19 i do tego, co dzisiaj dzieje się w szkolnictwie wyższym. Będę miał wielką przyjemność i w szkołach, w sektorze edukacji, bo o tym sektorze dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja będę miał przyjemność prowadzić nasze wydarzenie i bardzo miło mi jest przedstawić osoby, z którymi będziemy dzisiaj rozwiewać wszelkie wątpliwości związane z tym, jak tak naprawdę szkoła powinna dzisiaj wyglądać. Ja przed dzisiejszym spotkaniem, wrzucając zapowiedź naszego wydarzenia na LinkedIna, dostałem kilkadziesiąt wiadomości z pytaniem, dlaczego nauczyciel 2.0, a nie nauczyciel 3.0, 4.0. I tak naprawdę chyba tak powinno być. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nauczycielach 4.0, czyli o takich, którzy mogą wszystko i mogą wesprzeć uczniów we wszystkim, ale żeby to zrobić, muszą mieć ogromną świadomość cyfrową. I o tej świadomości cyfrowej będziemy rozmawiać. Między innymi z doktorem Mirosławem Ziętarskim, metodykiem e-learningu z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Witam cię serdecznie, Mirku. Kolejnym gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pani profesor Joanna Minta, pedagog, dziekan Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zyta Czechowska, nauczycielka roku 2019, terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Doktor Dominika Wiśniewska, promotorka edukacji z wykorzystaniem technologii, reprezentuje tutaj Fundację PFR i Centralny Dom Technologii. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Dawid Łasiński, pan Belfer z YouTube'a, znany pan Belfer z YouTube'a, a dla nas dzisiaj nauczyciel chemii i dopiero później YouTuber. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Organizatorami dzisiejszego wydarzenia jest Wyższa Szkoła Bankowa, współorganizatorami Dolnośląska Szkoła Wyższa, Centralny Dom Technologii, PFR. I bardzo dziękujemy patronowi medialnemu wirtualnej Polsce Tech, które jest źródłem wiedzy technologicznej każdego dnia dla nas wszystkich. Jak sobie spojrzymy na wyniki raportu udostępnionego przez Eurostat w 2019 roku, w grupie wiekowej 63-74, 54% Polaków nigdy nie korzystało z internetu. Nie raz, nie dwa, nigdy. 54% Polaków w tej grupie wiekowej nigdy nie skorzystało z internetu. Średnia unijna to jest 33%. Byliśmy na szóstym miejscu, licząc od końca, wśród państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o taką świadomość cyfrową. I pandemia zmieniła bardzo dużo. Ona otworzyła nas na cyfryzację, ale nadal ogromnym wyzwaniem, gigantycznym wyzwaniem jest to, żeby cyfryzacji zaufać. Mimo że przez ostatnie 12 miesięcy wszyscy z tą cyfryzacją mieliśmy do czynienia bardzo dużo. I wydaje mi się, że o tym zaufaniu dzisiaj również będziemy mówić, do cyfryzacji. A ja chciałbym zaprosić Dominikę do skomentowania badań. Dominika, co ty o nich myślisz, o tych wynikach? Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za Państwa odpowiedzi. Myślę, że i ani nas, ani tutaj zgromadzonych, ani tutaj Państwa, którzy nas oglądają, te wyniki w żaden sposób nie zdziwiły. Wyniki, to co Pan tutaj Kawecki powiedział, oczywiście potwierdzają, tak, to jakby pewien trend, który mamy obecnie odnośnie kwestii umiejętności, wiedzy, motywacji do korzystania z nowych technologii. To jest to, na co tak naprawdę my jako Fundacja i Centralny Dom Technologii odpowiadamy tak naprawdę od samego początku, dlatego że w jakiś sposób intuicyjnie spodziewaliśmy się, że takie będzie podejście do nowych technologii i do tego skoku, jaki się dokonał w związku z pandemią. Wszyscy z nas jakby wylądowaliśmy jakby w podobnej sytuacji. No, fakt jest taki, że mało kto miał czas się do czegoś takiego przygotować i teraz no, kwestia jest taka, że jakby kwestia jest taka, czy z czego tak naprawdę wynikać może strach, o którym mówimy, czy lęk? Czy to jest kwestia tego, że po prostu nie znamy technologii, więc wolimy ich nie ruszać? Czy to jest jeszcze takie drugie, powiedziałabym, dno, że no, mimo wszystko to nasze umiejętności są w jakimś stopniu wystawione na
ocenę cały czas, tak, innych nauczycieli, ale też uczniów na bieżąco. Być może ten strach wynika również z tego, że no, boimy się popełnić błąd na przykład. I może jakby kompetencje, zdobywanie kompetencji w ramach obszarów, o których mówimy tutaj, kompetencji cyfrowych, właśnie może być no, jakby również pomagać właśnie w pozbyciu się tego strachu przed oceną, że być może jeszcze czegoś nie potrafię, tak? Że to może być subiektywne, ale też oczywiście strach przed oceną środowiska, czy właśnie uczniów, tak, na bieżąco. Więc myślę, że tutaj też w tym kierunku powinniśmy pójść. Jakby ten strach może mieć wiele, wiele płaszczyzn i bym nie wykluczała, że właśnie ta taka nawet świadomość, że młodsze pokolenia, młodsi nauczyciele z młodszym, mniejszym stażem na przykład mogą sobie z tym radzić lepiej ode mnie, prawda? Czyli tak na zasadzie porównania. I nie jestem pewna, czy bym też tego lęku również jakby na tym poziomie właśnie takich oddziaływań międzyludzkich, jakby działania w grupie, również bym nie interpretowała w ten sposób. Natomiast cenne jest to też drugie, żeby troszeczkę pozytywniej spojrzeć, to jest dla Państwa istotne, czyli to, że ta metodyka przy wykorzystaniu z umiejętności cyfrowych również, że jest jakby wysoko oceniana, natomiast jakby też tutaj te wyniki nie są, nie ma jakichś diametralnych różnic między nimi, tak? Rozłożone są wyniki pomiędzy te trzy odpowiedzi bardzo, bardzo równo i to też jest pocieszające w jakimś sensie, dlatego że zapewne i my, i Państwo też intuicyjnie czujemy, że te trzy wartości, czy te trzy odpowiedzi są na równi znaczące przy okazji jakby zawodu, profesji, o której cały czas tutaj mówimy. Zyto, jesteś nauczycielem roku, uzyskałaś taki tytuł, jesteś punktem odniesienia, to jest brzydkie takie słowo, jesteś punktem odniesienia, no ale tak, no, traktują cię masa nauczycieli, bardzo wiele osób wykonujących ten zawód traktuje cię jako osobę, która jest w stanie w jakiś sposób pomóc, tak? Zostałaś wyróżniona jako ten, który w sposób szczególny radzi sobie z uczeniem dzieciaków. Więc powiedz mi, co ty myślisz o tych wynikach badań? Co ty byś chciała nam powiedzieć o tym? Ja jestem entuzjastką nowych technologii. Z tymi nowymi technologiami w zasadzie spotykam się i wykorzystuję je w swojej pracy, w edukacji od kilku lat. Pracuję z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole specjalnej, zatem są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i z mojej obserwacji wynika to i potwierdza badanie, które przeprowadziliśmy dzisiaj w Mentimeter, dlatego że rzeczywiście jak rozmawiam z różnymi nauczycielami, jak rozmawiam ze swoimi koleżankami i kolegami, to dużą trudnością dla nauczycieli, którzy pierwszy raz jakby weszli w ten model edukacji zdalnej, w ogóle mieli do czynienia w większej niż dotychczas formie z nowymi technologiami, jednak na pierwszym miejscu była obawa, czy będziemy potrafili właśnie metodycznie prowadzić te lekcje. I wydaje mi się, że nie do końca potrafiliśmy. To było bardzo widoczne, szczególnie na początku pandemii, kiedy w tych pierwszych dwóch, trzech tygodniach naprawdę zafundowaliśmy naszym uczniom nie lada tutaj taki festiwal narzędzi, aplikacji, programów, platform i w zasadzie motaliśmy się od programu do aplikacji, myśląc, że jeśli przygotujemy dla uczniów kilkadziesiąt, kilkanaście ćwiczeń, zadań, a dodatkowo jeszcze wyślemy kilka kart pracy do domu, to będzie to fantastycznie, jak gdyby odhaczymy dzień i pójdziemy do przodu. Już myślę, że z czasem nauczyciele nabrali takiego doświadczenia i też przekonali się, że zupełnie jest inna metodyka pracy w trybie stacjonarnym, a jeszcze inna w modelu właśnie zdalnym i masowo przystąpili do webinarów, szkoleń, które organizowały różne instytucje, nauczyciele. To, co było fantastyczne, to to, że my wzajemnie, nauczyciele, sobie pomagaliśmy. Powstały fora, grupy, które sobie wzajemnie udostępniały materiały, ćwiczenia, wspieraliśmy się bardzo mocno i po pewnym czasie już myślę, że ta świadomość nauczycieli polegająca na tym, że niestety nie tędy droga i trzeba troszeczkę, no trzeba ten krok jeden wstecz wykonać i jakby pójść do przodu, ale trochę inną drogą. I to już dzisiaj o tym możemy powiedzieć, że jakby z perspektywy czasu wielu nauczycieli tę umiejętność nabyło.
poznało metody właśnie edukacji zdalnej, metody edukacji hybrydowej, powstało wiele publikacji i dzięki temu my już dzisiaj wiemy, że niestety te podające metody, które były domeną większości nauczycieli, absolutnie nie sprawdzają się w trybie edukacji zdalnej. No właśnie, a mam też takie doświadczenie i też rozmawiałam z wieloma nauczycielami, którzy mówili, że bardzo boją się prowadzić zdalne lekcje i na początku też w ogóle nie prowadzili tych lekcji, tylko wysyłali materiały uczniom, dlatego że do tej pory, do czasu edukacji zdalnej nigdy nie korzystali z nowych technologii, albo jeśli korzystali, to tylko po prostu wypełniając dziennik elektroniczny, nie mieli żadnych kompetencji w zakresie wykorzystania konkretnych aplikacji i programów, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o znajomość aplikacji, czy też o wiedzę, jakie są aplikacje, ale umiejętne je wykorzystanie w procesie edukacyjno-terapeutycznym. Właśnie o tę znajomość metodyki, dlatego że każdy z nas potrzebuje wykorzystać dane narzędzie w zupełnie inny sposób, bo pracujemy z zupełnie innymi uczniami i jakby też ten obszar, przestrzeń lekcyjna jest po prostu różna. I jakiś czas temu miałem okazję spotkać się z wyjątkowym nauczycielem, Arturem Tutką, który pracuje w jednym z techników i który odpowiedział, jakby zdanie, które mnie uderzyło w rozmowie z nim, to, że szkoła nie jest po to, żeby uczyć, tylko szkoła jest po to, żeby inspirować, a uczy życie. I moje spotkanie dotyczyło akurat działań, które Artur podejmuje, chcąc nauczyć dzieciaki, zainspirować dzieciaki do tego, żeby być empatycznymi. Chciał pomóc jednej z uczennic, a konkretnie Kindze Wawro, i wykorzystał drukarki 3D zlokalizowane w szkole po to, żeby wydrukować jej protezę. Absolutnie niesamowity człowiek. Powiedziałem, przeprowadzałem z nim i felieton do Dzień Dobry TVN i materiał do różnych tam i do Onetu i powiedziałem, że padam przed nim przed kolana, ponieważ to, co on mówił na temat nauczania, to, co on mówił na temat dzieci, tą miłość, którą przelewał, to było coś dla mnie niesamowitego. I tak zacząłem sobie zadawać pytanie, jakie instrumenty dzisiaj mają nauczyciele w szkołach, do jakich instrumentów mają dostęp, żeby móc właśnie na lekcjach nie tylko uczyć, ale przede wszystkim inspirować. Dlatego, bo to w uczniach pozostanie. To, jaki jest skład pantofelka w szkole, zapomnimy. Ja nie mam dla tego pojęcia. Nic nie wiem na temat funkcji matematycznej. Ale pamiętam nauczycieli, którzy mnie inspirowali. Mirek, jakie instrumenty dzisiaj mają nauczyciele w klasach, do jakich mogą mieć dostęp, żeby mogli inspirować i uczyć? Dziękuję za głos. Oczywiście mega ważne pytanie. Dla mnie taką najprostszą odpowiedzią jest wskazanie po pierwsze faktu, że żyjemy w czasach, kiedy mamy dostęp do w zasadzie niekończącej się listy narzędzi cyfrowych, z których możemy skorzystać. Jako metodyk oczywiście wesprę głosy moich przedmówców, które mówią, że metodyka nauczania będzie tą najważniejszą, bo ona w momencie, kiedy robimy namysł nad tym, co robimy w tej przestrzeni edukacji, a my budujemy jak najbardziej najbardziej wartościowe środowisko uczenia się dla naszych uczniów, to tak zwane cele kształcenia ostatecznie stają się efektami uczenia się, które leżą po stronie naszych uczniów, naszych studentów. W tym momencie aplikacje stają się przejrzyste, one są najmniej ważne. Czasami korzystamy z pojedynczych funkcji, czasami z całych aplikacji, ale one mają prowadzić nas do jednego, do tego, aby te osoby, do których kierujemy naszą aktywność, inspirowane tym, co im proponujemy w atrakcyjny sposób, pamiętacie, młodzi oddychają technologią, mogli się rozwijać. Gdybym miał powiedzieć, jak widzę to ja, odpowiedziałbym tak, hej, na każdym etapie procesu dydaktycznego jesteśmy w stanie zastosować szereg aplikacji. Pytanie brzmi, z czym chcesz zostawić swojego ucznia, z czym wyjdzie twój student, co chcesz osiągnąć, czy co chcesz, aby stało się, aby ten człowiek został z tym. W tym momencie mamy dowolnie dużo aplikacji, z których możemy korzystać. One mogą pomagać uczyć się, zapamiętywać, przypominać sobie. A są jakieś, które możesz polecić? Konkretne źródła, konkretne strony, konkretne miejsca?
Oczywiście. Zapamiętywanie Quizlet, bo to aplikacja nie tylko do nauki języka obcego. Moi studenci uczą się w ten sposób do egzaminów, kiedy muszą zapamiętywać hasła ich rozwinięcia czy definicje i tak dalej. Chciałbym polecić Państwu wszystkim aplikację Kahoot, tudzież Quizizz. To są aplikacje, które pozwalają wykorzystać potencjał, który jest w tak zwanym backendzie, czyli to, co nas dydaktyków czasami interesuje najbardziej. Dlaczego? Bo pomagają przygotować nie tylko lekcje, ale również wykonać sprawdzian recepcji, dokonać w krótkiej, atrakcyjnej dla uczniów formie, bo poprzez użycie smartfona, rekapitulacji tego, co było na lekcji poprzedniej. Wyobraźcie sobie sytuację, wchodzicie na lekcję, czy za pomocą Quizizz, czy Kahoota sprawdzacie tego, co uczniowie zapamiętali z lekcji poprzedniej. I od razu też otrzymujecie Państwo informacje, które obszary tej wiedzy wymagają naszej nauczycielskiej interwencji, bo widzimy, które pytania były trudnymi, na które nasi uczniowie poświęcali najwięcej czasu, aby udzielić odpowiedzi. Mało tego, programy takie pozwalają agregować tę wiedzę w postaci arkuszy kalkulacyjnych, czy to w arkuszach Google, czy Microsoft Excel. Zostajemy w tym momencie z długą ścieżką wyników takiego procesu uczenia się. Możemy obserwować systematyczność, możemy obserwować postępy. Kolejnymi aplikacjami to mogą być wszystkie te, które służą przygotowywaniu treści, które będą merytorycznie pełne, bo jesteśmy władni takimi je uczynić, ale również bardzo atrakcyjnie wizualnie. To będą wszelkie maści programy do prezentacji, popularne Prezi, Loom, również PowerPoint, którego nietypowym zastosowaniem może być robienie screencastów, czyli dokonywanie nagrań z ekranu swojego urządzenia, na którym się pracuje. Chciałbym powiedzieć jeszcze, Maćku, o dwóch rzeczach. Wyobraźcie sobie Państwo, że możemy wynieść tę pracę ucznia, tę przygodę z uczeniem się poza czas lekcji, dzięki temu oszczędzając lekcje na to, co najistotniejsze, na kontakt, na rozmowę, na dialog, na emocje. Mam tutaj na myśli tworzenie bardzo specyficznych treści audiowizualnych, za chwilę będzie mówił Dawid Łasiński, czyli pan Belfer, ale również treści audialnych. Co by było, gdybyśmy przygotowywali takie materiały na nasze lekcje? Co by było, gdybyśmy zostawiali uczniów zamiast z lichymi notatkami, nad którymi tak naprawdę nie panujemy do końca, z wartościowym materiałem, z którego ci młodzi ludzie mogą skorzystać, kiedy zechcą. Przecież oni zabiorą te telefony, smartfony z sobą wszędzie. I do parku, i na wakacje, i wszędzie. I będą mieli dostęp do takich rzeczy. Mało tego, my, nauczyciele, wymieniając się między sobą takimi materiałami, możemy budować przecudowne, przebogate, merytoryczne, bezpieczne, wartościowe ścieżki edukacyjne. Możemy budować środowisko uczenia się, w którym młodzi ludzie będą się uczyć i wzrastać. Ja jeszcze do tego dodaję fundację szkolną. Polecam, żeby Państwo weszli na stronę fundacji szkolnej. Razem z taką firmą Skriware organizują przepiękny projekt, którym jest wykorzystywanie robotyzacji i druku 3D po to, żeby, i platformy internetowej po to, żeby inspirować. Polecam zdecydowanie. Polecam też akcję Instytutu Lema Ogarnij Hejt, gdzie nieodpłatnie dla szkół organizujemy lekcje związane z mową nienawiści i konsekwencjami mowy nienawiści negatywnymi. Teraz pytanie do... Macieju, jeszcze chciałbym dodać, bardzo jeśli proszę. Można pokazać slajd, który uzupełnia pytania, które do Państwa były kierowane. Jeżeli szukacie wsparcia poza stroną Super Belfrzy na Facebooku, możecie korzystać również z zasobów, które udostępniają wyższe szkoły bankowe, chociażby w postaci studiów podyplomowych. Te szkoły są rozsiane po całej Polsce. Możecie korzystać z oferty, którą daje Centralny Dom Technologii, czyli lekcje pokazowe, kontakt z osobami, które pomogą przygotować taką lekcję z wykorzystaniem technologii zgodnie z metodyką ich wykorzystania w procesie dydaktycznym. Również Dolnośląska Szkoła Wyższa to jest to miejsce, w którym możecie budować tą swoją podstawę, jeżeli chodzi o wiedzę, o to, co wynika z badań naukowych. I pamiętajcie, że internet to przede wszystkim internet, który tworzą ludzie. Szukajcie podobnych sobie, czyli tych, którzy szukają, którzy pytają, bo prawdopodobnie zadacie pytanie, które zadał już ktoś przed wami. Szukajcie tych, którzy odpowiadają na te pytania, bo internet pełen jest ludzi, którzy z pasją dzielą się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami w postaci wartościowych programów dydaktycznych. Dziękuję. Chociaż szukając w internecie musimy się ubrać w taki bardzo solidny kombinezon krytycznego myślenia, bo w tym, o czym mówisz, czyli ogromnej ilości wielkich autorytetów bądź po prostu ludzi, którzy z pasją dzielą się wiedzą,
jest niestety masa dezinformacji i osób, które mogą zrobić wielką krzywdę, dlatego pamiętajmy o tym kręgosłupie krytycznego myślenia. Mówiłeś o super belfrach, to ja zapytam takiego jednego super belfra, którego mamy tutaj dzisiaj w naszym zestawie, o to, jakie jest dzisiaj miejsce nauczyciela w świecie nowych mediów. Czy podzielasz zdanie, że szkoła, że powinniśmy pracować dzisiaj jako nauczyciele bardziej nad tym, żeby pracować nad treściami, czyli nad tym, co przekazujemy, niż nad zakresem przekazywanej wiedzy, czyli mniej poszerzać, a bardziej koncentrować i skupiać się na treściach, bo tego chyba dzisiaj dzieciakom brakuje. Dobra, słuchajcie, ja odpowiem, wydaje mi się, że po pierwsze dajmy nauczycielom swobodę wyboru. Mam wrażenie, że bardzo mocno od nauczycieli teraz dużo wymagamy. To jest, my uczestniczymy od jakiegoś czasu w ogromnej szkoleniowej radzie pedagogicznej, to o czym wspominała Zyta. To, z czym staramy się walczyć od jakiegoś czasu, to jest lęk i strach przed nowoczesną technologią, ale nigdy na taką skalę, jaką teraz to się dzieje. I wydaje mi się, że tak jak ja robiłem pewne rzeczy, bo po prostu miałem wewnętrzną potrzebę nagrać sobie filmiki i stwierdziłem, a co by można było tutaj na tego YouTube'a nagrać. Nauczył mnie tego mój absolwent, który był YouTuberem, który zajmował się wirtualną rzeczywistością, Jacek Kułakowski. Nauczył mnie OBS-a w 2017 roku i stwierdziłem, że to jest wreszcie coś, co jest dla mnie okej, bo jestem na żywo i mogę rozmawiać z innymi ludźmi i po prostu to zrobiłem. Jeszcze wytłumacz naszym widzom, co to jest OBS. No właśnie, OBS to jest taki system, kombajn do nadawania tego, co widzimy na ekranie. Możemy sobie całą swoją reżyserkę zbudować, czyli mogę sobie ustawić prezentację w PowerPoincie, mogę siebie na kamerce ustawić, wszystko sobie elegancko przesuwać, ustawić napisy, co będę potrzebował, klikam jeden guzik i transmituję gdzieś. Co to znaczy gdzieś? Gdzie mam potrzebę. To znaczy, to może być Facebook, to może być YouTube, to mogą być treści zamknięte i otwarte. Wszędzie my podejmujemy tą decyzję, więc jakby przede wszystkim zrobiliśmy dobrą robotę, bo większość z nas, uwaga, nigdy wcześniej nie tworzyła swoich treści. To znaczy dostawaliśmy gotowce od wydawnictw albo coś, co udało nam się gdzieś wyszperać, to było lepsze lub gorsze, średnio dopasowane. I to był jeden z powodów, dla których ja nagrałem swoje filmiki, ponieważ po pierwsze to, co dostawałem od wydawnictw, było po prostu kiepskie, aż mi było po prostu wstyd puszczać to na lekcję, bo to było strasznie nudne. Jak wrzuciłem na YouTubie hasło chemia, to jak zobaczyłem, co tam jest z chemii, to mówię, o matko boska, więc stwierdziłem, że trzeba byłoby zrobić tak, po prostu chemię, ale w wersji YouTubeowej, czyli ten uczeń, który może ma problem, a może ma pasję, on musi mieć kogoś, kto mu tą chemię przedstawi w formie w takiej, jakiej on bywa w rzeczywistości. On, to jest nasz uczeń, aktualnie ogląda ekipę i on żyje światem trochę YouTube'owym. I teraz wchodzi do szkoły, bo powiedzieliście o szkole jako miejsce, w którym nie powinniśmy się uczyć, tylko inspirować. I ja się z tym zgadzam. Tylko wiecie, jaki jest największy problem? I na przykład nauczyciel powinien się skupić na tym, z jakich środków chemicznych składają się lody ekipy. Mógłby, jasne, że tak, nie? Mógłby, tylko pytanie, czy to wpasować do, gdzie to wpasować do podstawy programowej, czy ustawić to jako ciekawostkę, jak to zrealizować, to już jest bardziej skomplikowany problem, ale chciałbym, żebyście jedną rzecz zwrócili uwagę, że powiedziałeś, że szkoła ma być miejscem, w którym powinniśmy inspirować uczniów, oni tego oczekują i mam wrażenie, że przez wiele etapów edukacyjnych zapominamy o tym, żeby dawać im po prostu przestrzeń do działania, a ich mocno tak wrzucamy w jakiś rów, który nazywa się podstawą programową, chemią, biologią i tak dalej, gdzie oni widzą, że rzeczywistość na zewnątrz zupełnie inaczej wygląda. I dlatego oni są wewnętrznie zbuntowani, oni nie chcą czerpać od nas, bo dla nich, uwaga, ani szkoła, ani nauczyciel nie jest kimś wartościowym. Ale jeśli my wejdziemy w ich świat i pokażemy, że jesteśmy fajnymi ludźmi, którzy mają jakąś wiedzę do przekazania, zweryfikowaną doświadczeniem na przykład, to możemy stać się dla nich może tutorem, może autorytetem, ale bez nas w internecie to jest niemożliwe. Moje kolejne pytanie będzie skierowane do Zyty i będzie dotyczyło tych specjalnych obszarów, specjalnych potrzeb, które chyba mają dzieciaki z specjalnymi potrzebami. I tutaj w jaki sposób technologie się sprawdzają? Ja mam doświadczenie z współpracy z dzieciakami ze spektrum autyzmu i muszę powiedzieć, że to w jaki sposób one reagują na technologie, w jaki sposób one całym sobą to te różnego rodzaju nowinki technologiczne przejmują, to jest coś niesamowitego. Ale miałem wielki problem, żeby móc z takim dzieckiem nawiązać kontakt. Czyli jak mu dawałem jakiś robot wydrukowany w 3D, to on był tym robotem, wszedł jakby w tego robota i był całym sobą tym robotem, ale to, co ja mu przekazywałem, już nie trafiało. Ja nie potrafiłem tego zrobić. Więc jak zrobić tak, żeby do tego dziecka obok technologii jeszcze coś fajnego dotarło.
Ja myślę, że swoją osobą, działaniami, pokazując dobre praktyki pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pokazuje, że rzeczywiście nowe technologie są bardzo ważne w procesie edukacyjno-terapeutycznym naszych uczniów. Przekonałam, mam nadzieję, już wielu nauczycieli, terapeutów do tego, żeby wykorzystywać te nowe technologie w wielu jakby obszarach, w wielu aspektach. Wspomniałeś tutaj o robotach. Rzeczywiście roboty są fantastyczne, chociażby do tego, żeby uczyć te dzieci rozumienia świata, żeby potrafiły nawiązywać odpowiednie relacje, żeby doskonalić z nimi umiejętności społeczne, szczególnie właśnie z uczniami ze spektrum autyzmu, którzy tę sferę mają bardzo mocno zaburzoną. Dodatkowo roboty wykorzystuje też do tego, żeby doskonalić z uczniami komunikację, żeby oni też chcieli rozmawiać, jeśli nie ze mną, jeśli nie z innym terapeutą, to chociażby nagrywając właśnie się na takiego robota, który będzie za chwilę odtwarzał ich właśnie werbalne przekazy. To jest fantastyczne, ale pamiętajmy, że nowe technologie to nie tylko roboty, ale to są również doskonałe narzędzia do tego, żeby na przykład nagrywać wiadomości głosowe dla naszych uczniów, szczególnie dla tych, którzy na przykład nie rozumieją przekazów tekstowych, którzy nawet jeśli potrafią czytać, to nie potrafią przetworzyć tej informacji w taki sposób, żeby te treści do nich w odpowiedni sposób dotarły. Zatem korzystamy z narzędzi, które pomagają nam nagrywać wiadomości, informacje, przekazy, dodatkowo tutoriale, czyli znowu nagrywamy screen za pomocą programów do screencastów, właśnie wideolekcje metodą wyprzedzającą po to, żeby uczeń na przykład, który ma duże możliwości, wysokie kompetencje, ale podczas lekcji boi się rozmawiać, boi się brać udział w dyskusji, ma opór przed odpowiadaniem na pytania nauczyciela, daje takie nowe, te nowe technologie i programy właśnie do nagrywania głosu, czy też do nagrywania wideo, obrazu dają możliwość wypowiedzenia się w zupełnie inny sposób. Kolejna sprawa, uczniowie, którzy nie komunikują się werbalnie. Mamy doskonałe aplikacje do tego, żeby nauczyć ich komunikacji, dodatkowej komunikacji alternatywnej, ale też wspomagającej, takiej, która nie będzie jedyną możliwą, ale która będzie właśnie wspomagała porozumiewanie się i komunikację. Nowe technologie dają możliwość też wizualizacji treści, co jest również bardzo przydatne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Fantastyczne programy do tego, żeby gromadzić materiały, żeby tworzyć kolekcje materiałów, filmów, tutoriali, plików audio, podcastów. Gromadzimy je w jednym miejscu po to, żeby też ułatwić tym uczniom dotarcie do tych wszystkich materiałów. Ale mamy też fantastyczne tablice do wizualizacji, mamy też fantastyczne manipulatory, na przykład do podnoszenia kompetencji matematycznych, bo wiemy, że nasze dzieci, nasi uczniowie uczą się najlepiej przez działanie, przez praktyczne działanie, przez manipulowanie. Jeśli damy im możliwość wykorzystywania takich narzędzi, to jak najbardziej tak. Ja nie jestem do końca zwolennikiem w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystywania testów, quizów po to, żeby zweryfikować wiedzę, dlatego że one też dają często taką możliwość strzelania, po prostu wybierania przypadkowych odpowiedzi i też do końca nigdy nie możemy być pewni, że te odpowiedzi były właściwe, ale jeśli udostępnimy im na przykład fantastyczne książeczki elektroniczne i uczniowie w tych książeczkach będą tworzyli jakieś opowieści, będą tworzyli, pracując kreatywnie i pokazując, jakie umiejętności, jakie wiadomości zdobyli na poprzednich lekcjach, to będzie już o wiele lepiej. Jest fantastyczna aplikacja Geniali, która też pozwala na tworzenie niesamowitych, interaktywnych treści, prezentacji, plakatów. One przemawiają, myślę, lepiej do uczniów, a nam, nauczycielom, łatwiej jest też tę wiedzę zweryfikować. Nie wiem, Mam pytanko, ale dodam tylko jedną rzecz, bo ostatnio napisałam z Mikołajem Marcelą, fantastycznym nauczycielem, walczącym też o lepszą edukację, książkę, która się nazywa Jak nie zgubić dziecka w sieci. Książka jest już dostępna w Empiku i w różnych innych księgarniach, ale jako przedsprzedaży 2 czerwca będzie już możliwość zakupienia jej tak oficjalnie i tam właśnie opisuje, jest jeden dział dotyczący właśnie wykorzystania nowych technologii w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wskazuje konkretne programy, aplikacje, nie tylko z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, czy też ze spektrum autyzmu, ale również z tymi uczniami, którzy mają z kolei specyficzne trudności w uczeniu się, pokazuje programy, aplikacje dla uczniów z dysleksją, z dysortografią, z dyskalkulią, więc myślę, że to takie bogate źródło inspiracji i wiedzy. Prosiłbym Cię tylko jeszcze, jakbyś mogła powtórzyć nazwę aplikacji, ponieważ ją powiedziałaś bardzo szybko. Myślę, że część z naszych widzów może chcieć
z niej skorzystać, jakby można było ją jeszcze powtórzyć. A o jakiej aplikacji? Bo powiedziałam. Geniali bodajże. Geniali, tak, słuchajcie, na Facebooku doskonała grupa, Geniali, oficjalna grupa polska, którą prowadzi Agnieszka Halicka, nasza koleżanka superbelferka z grupy Superberszy, założyła właśnie w czasie pandemii, w tym pierwszym okresie, grupę nauczycieli, którzy wzajemnie się wspierali i tworzyli niesamowite prezentacje właśnie w tej aplikacji i sobie je wzajemnie udostępniali. Powstały, słuchajcie, kolekcje na Wakelecie, to też kolejna aplikacja, gdzie tworzymy te kolekcje i zbieramy materiały uporządkowane w kategoriach i w zasadzie na dzisiaj myślę sobie, że zasoby, materiały, ćwiczenia są tak obszerne i tak bogate, że każdy nauczyciel uczący każdego przedmiotu na każdym poziomie edukacyjnym może po prostu z tych zasobów, które zupełnie za darmo, zweryfikowane też tam po prostu przygotowaliśmy wakelet.com, wystarczy założyć tylko swoje konto, żeby tworzyć własne kolekcje, a chcąc skorzystać z tych kolekcji, które już są, to drodzy Państwo, wystarczy tylko wejść na stronę Wakelet, kliknąć w wyszukiwarce konkretną frazę i wyszukacie mnóstwo kolekcji i zasobów. Zachęcam, polecam i zapraszam też do grupy Agnieszki, bo tam jest niesamowita grupa inspiratorów, nauczycieli o wysokich kompetencjach cyfrowych, którzy udostępniają własne stworzone materiały. Jak się ciebie słucha, to chciałbym, żeby tacy nauczyciele uczyli moje dzieci. I ostatnie zdanie, bo bym zapomniała, słuchajcie, ja z Jolą Majkowską prowadzę bloga specjalni.pl. To jest z kolei skarbnica właśnie podpowiedzi i inspiracji dla nauczycieli, którzy właśnie pracują z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. www.specjalni.pl, mamy też swój fanpage na Facebooku, prowadzimy go od 6 lat, niesamowita strona, zupełnie za darmo udostępniane materiały, projekty, karty pracy, ćwiczenia, zadania, nic tylko korzystać. To w takim razie wszystkich Państwa zapraszamy, kierujemy na te strony internetowe, do tych grup. Jak widać, dzisiaj bycie nauczycielem to również bycie nauczycielem online, uczestnictwo w tych wszystkich grupach. To jest ta dobra strona mediów społecznościowych, z której warto korzystać. Tutaj Dawid jeszcze na czacie polecił stronę, prosiłbym naszego pana administratora, żeby też pokazać tutaj wszystkim widzom stronę bitable.com, dokładnie tak, Wakelet, czyli Wakelet i przede wszystkim Mirek tutaj pisze www.powton.com, ja nawet nie znałem tej strony, powtyoon.com, też mają Państwo konkretne strony internetowe, z których mogą czerpać wiedzę. O to mi właśnie chodziło, żeby to nasze spotkanie było bardzo praktyczne. To jak jeszcze konkret, to też bardzo prosta aplikacja, Zyta, dobrze ją znasz, canva.com, gdzie rzeczywiście mamy... Do robienia prezentacji. Ale nie tylko, do tworzenia stron internetowych, do realizacji materiałów wideo. Słuchajcie, cudowne rzeczy można w Canwie zrobić i uwaga, Canva docenia nauczycieli, to znaczy jest cały specjalny pakiet dla oświaty, gdzie dostajemy bardzo dużo dodatkowych treści, za które trzeba byłoby normalnie płacić i funkcjonalności, między innymi tworzenie własnych klas, wszystkie funkcje z wersji Pro dostajemy za darmo. Wystarczy złożyć, aplikować do wersji właśnie Canva dla oświaty i będziecie mieli dostęp do wszystkich fantastycznych funkcjonalności, które możecie realizować razem ze swoimi uczniami. My tak z Dawidem. Moglibyśmy się przerzucać tymi stronami, słuchajcie, bo jeszcze dla specjalnych potrzeb mówiłam o nagrywaniu, to koniecznie Vocaru, to koniecznie Woki, jeśli chodzi o screencasty, to Screencastify, ale słuchajcie, no jest tego mnóstwo, na naszych blogach, Dawid, prawda, znajdziecie mnóstwo inspiracji i podpowiedzi. Tak jest. Kierujemy, polecamy. Ja chciałem, zanim skieruję kolejne pytanie, to chciałem powiedzieć o pewnym moim doświadczeniu, że uczestniczyłem w takiej lekcji, gdzie pokazano, w jaki sposób wytłumaczyć 6-letniemu dziecku, czym jest algorytm. No i co się okazało? Że można wytłumaczyć 6-letniemu dziecku, czym jest algorytm, właśnie wykorzystując roboty. Dano temu dziecku klocki, z których można złożyć robota. On to składał dość niezgrabnie, nie udawało mu się to do końca, a później dano instrukcję. I powiedziano, tu masz instrukcję i teraz złóż tego robota. No i złożył tego robota. A na samym końcu nauczyciel powiedział, i to jest dokładnie algorytm. Algorytm to jest nic innego jak instrukcja postępowania. I 6-latek już będzie wiedział, co to jest algorytm, potem będzie sobie oczywiście nadpisywał wiedzę w oparciu o doświadczenia. Z czasem ta wiedza będzie się pogłębiała, ale ma podstawę. Termin nie jest już obcy. Będzie słyszał, że dorośli mówią o algorytmach, będzie wiedział, że to jest jakaś instrukcja, jakaś forma cyfrowej instrukcji. I to też pokazuje, czym jest edukacja taka właśnie przez pryzmat inspiracji. Moje kolejne pytanie do Joanny.
dotyczące jeszcze specjalnych potrzeb dzieciaków ze specjalnymi potrzebami, w przypadku których specjalnych potrzeb warto promować wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań w pracy z takimi dzieciakami. Zeta już powiedziała w zasadzie o dużej liczbie też tego, po co warto sięgać, jeżeli mamy do czynienia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale też powiedziałaś Zeta o tych specyficznych potrzebach, bo myślę, że czasami koncentrujemy się, mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na dzieciach z niepełnosprawnościami, z trudnościami, które wynikają z jakiegoś deficytu zdrowotnego, ale pamiętajmy, że specjalne potrzeby to także dzieci uzdolnione, które szczególnie mogą być wzmacniane właśnie przez dodatkowe narzędzia. Te, które zostały wymienione, ja już tutaj przyznam, że myślę, że większość z Państwa, którzy słuchają, zapisali już bardzo dużo tych materiałów i warto teraz pomyśleć o tym, jak przebudować swoje pomysły na to, jak prowadzić swoje zajęcia, swoje lekcje, bo myślę sobie, że to, co jest ważne w myśleniu o tym, jakiego rodzaju specjalne potrzeby, specyficzne potrzeby mają nasi uczniowie, będzie zależało od tego, kogo mamy w klasie szkolnej. Na pewno będą inaczej wyglądały te lekcje, kiedy te dzieci są pojedyncze, trochę inaczej, kiedy mamy dzieci różnorodne i dostosowanie, indywidualizacja lekcji będzie oczywiście uzależniona od tych elementów, które są znaczące dla każdego z dziecka, ale myślę, że taka jedna z ważniejszych rzeczy, która w zasadzie dotyka i na to zwracają uwagę nauczyciele, kiedy prowadzę warsztaty, kiedy spotykamy się na zajęciach, kiedy rozmawiamy na różnych spotkaniach, to jest kłopot, który się pojawia od zawsze i nie tylko wtedy, kiedy się pojawiliśmy w pandemicznym czasie i znaleźliśmy się w internecie, ale to jest wątek dotyczący koncentracji uwagi, w ogóle uważności. I to te elementy, które podał zarówno nasz Dawid i Izeta jako nauczyciele zaangażowani w wykorzystywanie nowoczesnych technologii, a z drugiej strony zwrócenie uwagi na to, które specjalne potrzeby, to takie, gdzie trzeba wyraźnie wzmacniać właśnie uważność, koncentrację, pomagać dzieciom w tym, żeby ta uważność była rozbudowywana i rozwijana. Te wszystkie narzędzia, które pozwalają dziecku, to co powiedzieliście wcześniej, przygotować się zanim zacznie się lekcja, żeby dziecko było oswojone, kiedy potrzebuje na przykład takiej rutyny jak dzieci ze spektrum autyzmu, kiedy wiedzą, czego się spodziewać, kiedy wiedzą, że coś jest przewidywalne, kiedy wiedzą, że pewne elementy następują po sobie, kiedy możemy przygotować różne takie materiały przed, kiedy czasami możemy zastosować flip classes, czyli odwrócone klasy, gdzie przygotowując materiały zapoznanych już i znanych, wcale nie, może nawet bardzo rozbudowanych, ale takich materiałach, znaczy takich narzędziach, które teraz mamy dostępne, Classroomy, Teamsy, wszystko jedno, co to będzie, ale tam zamieszczając to, uprzedzając pewne działania, sprawiamy, że oswajamy trochę dzieci z tym, co się będzie na lekcji działo. Bo to, co się pojawia, to pojawiają się takie elementy związane właśnie z tym, że dzieci tracą uważność, bo nie nadążają. Jeśli do tego mają jeszcze rozregulowaną samoregulację, to znaczy nie wiedzą albo nie potrafią, albo dotąd koledzy w klasie zwracali uwagę na to, że z nim się coś dzieje, bo to jest dziecko, które jest na przykład bardzo szybko męczące się z powodu jakiejś choroby, to w momencie, kiedy to dziecko będzie wiedziało, na co ma zwrócić szczególną uwagę, i jeszcze na dodatek dostanie pewną instrukcję, być może indywidualnie tylko wysłaną, na tym też może polegać właśnie indywidualizacja, na czacie indywidualnym, za pośrednictwem którego kontaktować się będzie nauczyciel, nawet jeśli wrócą dzieci do klas i będzie już tak zwana normalna lekcja, ale wykorzystają to, że to jest nieprawdopodobne doświadczenie wielu z nas, że nie tylko zaangażowani tacy pasjonaci, których tutaj przed momentem słuchamy cały czas, ale także nauczyciele, którzy dotąd właśnie z lękiem się musieli oswoić, żeby korzystać z tych narzędzi. Wówczas taki element jak właśnie takie przywitalne różne komunikaty będą bardzo ważne. Innym elementem jest element przewidzenia takiego swoich lekcji, swoich zajęć, żeby były podzielone na tego rodzaju partie, żeby ta uważność dziecka była cały czas podtrzymywana, ale też żeby ich nie przemęczać. Korzystać, wykorzystywać, włączać różne elementy, od podcastów, filmików, zachęcać do zajęć, do czerpania jakiejś wiedzy pomiędzy różnymi zajęciami. To też bardzo ważny element, który się powinien pojawić. Oprócz uważności jest ten element związany z samoregulacją. Zachęcanie do tego, żeby dzieci dbały o to, jak odpoczywać. Zachęcanie do tego, żeby zwracały uwagę, kiedy i jak się uczą. Ale też z jednym z elementów, który się pojawił do tej pory, ja jestem edukatorem dorosłym, doradcą zawodowym, doradcą kariery i w zasadzie, kiedy z dorosłymi, którzy zmieniają swoją karierę, rozmawialiśmy, to bardzo często pojawia się takie hasło jak oduczanie się. I trochę teraz, w tej pandemicznym świecie, szczególnie przy niektórych umiejętnościach, dzieci najpierw musiały się oduczyć, szczególnie te, które potrzebują właśnie stabilności, dzieci, które są zagrożone niedostosowaniem, to także dzieci ze specjalnymi potrzebami. Dzieci, które do tej pory miały trudności z koncentracją, były dziećmi nadpobudliwymi. Nauczyciele zauważają, że czasami w klasach, które właśnie w pandemii znalazły się w online, zmieniły się zupełnie tak zwane gwiazdy socjometryczne. Nagle dzieci nieśmiałe, ośmielone tym, że nie mają na sobie skupionej uwagi innych uczniów i nauczyciela, zaczynały coś mówić. Z kolei ci, którzy byli zwykle aktywni, nagle gdzieś ginęli.
taka ważna lekcja, którą chyba wszyscy mamy, nie tylko w odniesieniu do tych konkretnych dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale wszystkich uczniów, to włączenie jeszcze większej uważności nas, nauczycieli, żeby nie gubić tych uczniów. Dziękuję pięknie za tą książkę, pani Stoi. To bardzo ważny, wartościowy materiał, ponieważ rzeczywiście to, czego się musimy nauczyć jako nauczyciele, to włączać to wszystko, co wartościowe, a jednocześnie wzmacniać to, co nam też wypłynęło w czasie pandemii. To znikający uczniowie, to uczniowie, do których nie można było na początku pandemii znaleźć kontaktu, to dostrzeżenie nierówności cyfrowych, o których też często mówimy. Dawid, powiedz mi, bo my rozmawialiśmy już bardzo dużo o materiałach dydaktycznych, podaliśmy masę stron internetowych, które mogą być takim źródłem inspiracji dla nauczycieli, dla dydaktyków, ale widzimy, że jakby świat się zmienia. Podaliśmy przykład ekipy. No, rzeczywiście można rzucić się z pełną odpowiedzialnością, powiedzieć pewnego fenomenu internetu, który odpowiada na pewien trend, który pojawia się w sieci. To powoduje, że musimy być na bieżąco, że nauczyciele muszą być na bieżąco, muszą czytać. Jak często, po pierwsze, powinniśmy takie materiały dydaktyczne zmieniać, aktualizować? Co powinno decydować o tym, że już teraz powinniśmy taki materiał zmienić? I czy jest jakiś klucz, który pomaga nauczycielowi podjąć decyzję, że to źródło jest ok, to źródło wiedzy jest rekomendowane, ono jest wiarygodne, jest autoryzowane, ale to źródło to już nie do końca. Czyli dwa pytania, jak oceniać rzetelność źródeł informacji w sieci, jak często aktualizować materiały, co powinniśmy brać pod uwagę decydując o tym, że to już jest czas, żebyśmy tą prezentację, którą mamy, zmienili na inną. Dobra, ja mam bardzo prosty wyznacznik na temat tego, kiedy mamy zmienić metodę pracy, kiedy nudzimy się na własnej lekcji. Jeżeli zaczynamy się nudzić na własnej lekcji, to jest koniec, nie? To znaczy, że nasi uczniowie też w ogóle nie mają pojęcia, o co chodzi, więc ja czasami po prostu nie jestem przygotowany, a widzę, że Jezu, już kolejny raz to samo opowiadam, któryś raz z rzędu, a może zmienię tą metodę i wprowadzę klocki Lego i jeżdżę z paczką klocków Lego gdzieś tam po lekcjach między salami, okazuje się, że te klocki Lego w ogóle nie wypaliły w trzech klasach i widzę, że nie wypaliły, bo nie załapali budowy atomu w oparciu o moje fascynujące pocięte nożem do tapet klocki Lego, więc w tym momencie stoję pod tablicą, ja autentyczny przykład z zeszłego roku i wymyślam, i to był taki błysk, że wymyśliłem zupełnie nową metodę, gdzie opowiedziałem moim uczniom o budowie atomu jak o hotelu dla elektronów w kształcie odwróconej piramidy. To się wydarzyło na żywo w trakcie lekcji, pozwoliłem sobie na to i uważam, że nauczyciele powinni sobie na to pozwalać, że kiedy widzą, że sami nudzą się na lekcji albo że ich uczniowie po prostu śpią, to niech ich zaskoczą, najwyżej się nie uda, no ale co mamy do zaryzykowania, jeżeli już i tak nasz sukces edukacyjny jest kiepski, bo powtarzamy to samo, to najwyżej będzie tak samo, to znaczy nic się nie uda, nie? I uczniowie niczego nie przyjmą, więc ja po pierwsze mówię, jeżeli mi nudzi się na lekcji, to szukam nowego rozwiązania, żebym ja miał frajdę z lekcji, wtedy uczniowie pójdą za mną. A druga sprawa, jeśli chodzi o te wiarygodne materiały, możemy powiedzieć tutaj o stronie, która jest powiedzmy klepnięta gdzieś odgórnie, podręczniki.pl, teoretycznie zweryfikowane, masa ludzi nad tym siedziała, ale ja powiem wam szczerze, to jest tak strasznie nudne i sterylne, że ja na przykład nie lubię z tego korzystać. Jest tam posegregowana ta wiedza, ale moi uczniowie żyją w zupełnie innym świecie, tak jak mówiliśmy, lody ekipy to jest coś, co by ich jarało. I jeżeli ja na przykład mam w sieci ludzi, którzy tworzą różne rzeczy, biologię z blondynką, Zeta dobrze znasz, Asię Gadomską, no w ogóle są fascynujące, są Małgorzata Brodecka, która robi piosenki o biologii na YouTubie i je publikuje. I teraz jeżeli bym miał kogoś gdzieś tam polecać, to poleciłbym jedną ważną rzecz. Na stronie nauczycielwsieci.pl, nauczycielwsieci.pl to jest inicjatywa moja i Danusi Kitowskiej i paru innych osób. Stworzyliśmy 2 lata temu bodajże katalog nauczycieli, którzy tworzą w sieci. Nauczyciele sami się zgłaszali tam ze swoimi blogami, Instagramami, Facebookami i po prostu my stworzyliśmy z tego takiego pięknego PDF-a, którego można sobie pobrać i tam klikniecie i przechodzicie od razu na te treści, które tworzą nauczyciele. Czy one są zweryfikowane? One powstają z pasji, powstają z miłości. Czy są pozbawione błędów? Pewnie nie. Projektem, który jest podobny, który też powstał w czasie pandemii, który stworzyliśmy razem z Oktawią Gorzeńską i prawie 150 innymi nauczycielami, to jest projekt Lekcje w sieci.pl. Polecam wam serdecznie. Słuchajcie, dziewczynie takim charytatywnym, gdzie przed startem różnych akcji rządowych pod tytułem TVP Szkoła, my w ciągu 3 dni zorganizowaliśmy się właśnie tutaj w tym studiu i gdzieś tam w całej Polsce na grupie na Facebooku i nagle stworzyła się grupa nauczycieli, których nauczyliśmy, słuchajcie, w ciągu tygodnia tworzyć treści edukacyjne, załatwiliśmy dostęp do narzędzi, dzięki którym nagrywali, tam byli historycy, przyrodnicy i to wszystko było publikowane i jest cały czas publikowane na stronie lekcjewsieci.pl bez wsparcia żadnych fundacji, bez wsparcia żadnych rządowych grantów,
po prostu ludzie zrobili to dla innych ludzi w ramach potrzeby. I uwaga, ciekawostka, czy wy sobie zdajecie sprawę, że tylko i wyłącznie w tym miesiącu, który minął teraz, znaczy w zasadzie, przepraszam, w kwietniu, bo nie słyszałem, w kwietniu, sprawdzałem statystyki, było 300 tysięcy odwiedzin na tej stronie unikalnych. To znaczy, że w Google wyskakują one dosyć wysoko, uczniowie szukają tych materiałów, a tam rzucali je poloniści, informatycy. I teraz moim marzeniem Oktawii i wielu innych nauczycieli byłoby to na przykład, żeby to kontynuować, bo skoro to było dzieło z zeszłego roku, bo taka jest prawda, wtedy, kiedy jeszcze był chaos w ramach pandemii, była część grupy nauczycieli, którzy wiedzą, co chcą zrobić, ale jeszcze szkoły były niezorganizowane, więc my się zorganizowaliśmy w internecie, zrobiliśmy to i teraz warto byłoby to w jakiś sposób kontynuować. Ale jak? Nie wiem, ja jestem tylko nauczycielem tablicowym, który po prostu robi swoją robotę najlepiej jak potrafi, ale nie ogarniam wszystkich modułów na świecie, ale wiem, że jest szansa. Internet nam ku temu pozwoli. No i tyle, clickbaity omijajmy. Ale jak? Po prostu wyszukujmy tych twórców, którzy są nauczycielami albo blisko im do edukacji. Jeżeli ktoś mi tworzy ciekawostki tylko i wyłącznie na przykład na YouTubie, to dla mnie to nie jest wiarygodna osoba, która prowadzi różne rzeczy. Ostatnio była afera z Adbusterem, słuchajcie, na YouTubie, który zrobił materiał filmowy dla chemików a propos takiego bardzo groźnego roztworu i popełnił tyle błędów, słuchajcie, tyle błędów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, jeśli chodzi o wykonanie tego doświadczenia, że dla mnie to jest idealny przykład, jak nie robić doświadczeń chemicznych i zrobiła się afera wokół naukowego właśnie świata takiego trochę YouTube'owego, że ktoś, kto zupełnie nie zna się na chemii, wziął się za bardzo niebezpieczną substancję i pokazuje młodym ludziom, że oni też to mogą zrobić w domu. Jemu akurat udało się i nic złego się nie stało, ale ktoś inny, kto będzie miał mniej szczęścia, zamiesza to trochę gwałtowniej, może się okazać, że straci, słuchajcie, zdrowie i życie. I to są rzeczy, z którymi powinniśmy walczyć. Ja muszę jeszcze coś dodać, bo my czasami wyważamy otwarte drzwi, jeśli chodzi o aplikacje, o platformy, o strony, szukamy czegoś, co już dawno jest w sieci i musimy tutaj, Dawid, myślę, że poprze moje zdanie, wspomnieć o fantastycznej platformie Khan Academy, którą opiekuje się profesor Lech Mankiewicz, no doskonała, zweryfikowana, niezwykle merytoryczna strona z kursami, wideolekcjami w zasadzie do każdego przedmiotu na każdym poziomie edukacyjnym. Pistacja TV, słuchajcie, ale blog też super belwszy, ale też blog klikankowo, fantastyczny blog mistrzów kodowania i cyfrowego dialogu. Ja tutaj myślę, że wywołam Dominikę, bo słuchajcie, w ostatnim czasie w pandemii w edukacji zdalnej Centralny Dom Technologii zrobił tak fantastyczne rzeczy, jeśli chodzi o promowanie nowych technologii, ale też o zapraszanie nauczycieli i wspieranie nauczycieli wzajemnie podczas takiego programu Piątki dla Nauczycieli, gdzie właśnie my, nauczyciele, pokazywaliśmy nowe technologie, pokazywaliśmy aplikacje, pokazywaliśmy strony, platformy, właśnie po to, żeby się wzajemnie inspirować, jakby patronem tego była Fundacja PFR i Centralny Dom Technologii i to było, i do dzisiaj trwają te Piątki dla Nauczycieli. To jest fantastyczna sprawa, a wszystkie nagrania z tych Piątków dla Nauczycieli znajdziecie Państwo również na YouTubie. Mhm. Ja jeszcze ostatnie zdanie. Ostatnie, ostatnie zdanie, tak, ostatnie. Słuchajcie, dobra. Przede wszystkim głos jasne. Też naszym uczestnikom. To jeszcze polecam Wam po prostu grupy dla nauczycieli. Po prostu grupy na Facebooku to jest coś, co strasznie się poruszyło od marca zeszłego roku. Dla każdego przedmiotu znajdziecie swoją grupę, uwierzcie mi, nie? Także ja nie będę tutaj wymieniał, po prostu wyszukiwarkę Facebooku wpisujcie nauczyciele, nie wiem, chemii, języka polskiego, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele klas 1-3, nauczyciele przedszkoli, to są ogromne grupy, gdzie nauczyciele sobie pomagają, udostępniają sobie gotowe materiały, zweryfikowane, sprawdzone, testują różne rzeczy. Świetne źródło inspiracji, po prostu grupy na Facebooku. Dominiko, chciałbym, żebyś mogła nam troszkę opowiedzieć o tych piątkach, bo słyszeliśmy tutaj od Zyty glorii, chwały na temat piątków. Miałem cię zapytać o kompetencje przyszłości, ale myślę, że już wiemy, jakie mają być kompetencje przyszłości nauczycieli. To ma być otwartość. Więc opowiedz nam o tych piątkach Centralnego Domu Technologii. O, i super, bardzo chętnie, bo szczerze mówiąc to, jeżeli mówimy tutaj o podsumowaniu, to te nasze piątki są takim dobrym podsumowaniem, właśnie zebraniem tego, o czym do tej pory mówiliśmy. Tak, na samym początku pandemii Centralny Dom Technologii z Fundacją PFR uruchomił jakby serię różnych formatów edukacyjnych. W pewnym momencie zorientowaliśmy się, że tak naprawdę tą grupą docelową, do której powinniśmy dużo mocniej kierować nasze treści, są właśnie nauczyciele. No i tutaj z początkiem roku szkolnego, który teraz już się kończy, uruchomiliśmy cykl zajęć piątki warsztatów, tak, piątki dla nauczycieli w CDT. Podczas do tej pory, słuchajcie, mieliśmy na tych zajęciach 2,5 tysiąca uczestników. One odbywają się w każdy piątek, mniej więcej od godziny 16 do 18. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Do udziału zapraszamy
osoby właśnie takie tak naprawdę, no tutaj Zyta będąca z nami, tak naprawdę zainaugurowała, i to jest ten błąd, o którym mówiliśmy przed chwilą, zainaugurowała ten cykl właśnie, prowadząc pierwsze nasze zajęcia z tego cyklu i otwierając go, i tak naprawdę ruszyliśmy od liczby uczestników, chyba wtedy było 200 osób, tak? I tak naprawdę nie schodzimy z tej liczby, słuchajcie, co tydzień. Tyle mamy osób uczestniczących. Widzimy, że to osoby powracają, co też jest tutaj odzwierciedleniem badań, o których mówimy. Czyli mamy grupę bardzo aktywnych, powracających nauczycieli, ale bardzo chętnie i bardzo zapraszamy nowych nauczycieli, bo rzeczywiście szkolimy na naszych piątkach dla nauczycieli z przede wszystkim z kompetencji przyszłości, jakby po pierwsze nowych technologii, uczymy, jakie są narzędzia, po drugie, jak je wykorzystywać, i po trzecie jeszcze, jakby taka nowość, dodaliśmy do tych treści takich stricte technologicznych, także treści związane z takim też trochę dobrostanem technologicznym, z umiejętnością budowania również relacji między nauczycielami w gronie pedagogicznym, między nauczycielami a uczniami, bo tak naprawdę to jest właśnie to, dokładnie to, o czym mówimy, czyli dopiero połączenie tych wszystkich wątków, czyli wykorzystanie, posiągnięcie tej wiedzy, tak? Czyli tutaj mamy brak wiedzy pierwszy, czyli najpierw pokonanie strachu, posiągnięcie tej wiedzy i następnie zdobycie umiejętności i wykorzystanie ich w tym środowisku technologicznym, to jest tak naprawdę cel, do którego dążymy. Więc spojrzeliśmy na ten temat bardzo mocno kompleksowo, zaprosiliśmy do udziału i nauczycieli, którzy właśnie tutaj, tak jak Zyta, są w jakimś sensie już takimi literami opinii w tym środowisku nauczycielskim. Tutaj wspomniane osoby, panią Gadomską oczywiście również, profesor Olpyżalski prowadził u nas zajęcia, czyli naprawdę zaprosiliśmy tych, którzy w naszej opinii, w tym środowisku cieszą się bardzo dużym uznaniem, i oni rzeczywiście przyciągnęli do tych naszych spotkań bardzo duże grono nauczycieli, które jest z nami, które zostało, które na bieżąco tak naprawdę sygnalizuje nam, jakie tematy są na ten moment aktywne, i tutaj bycie elastycznym, to co proponujemy nauczycielom, także zakładamy na bycie elastycznym z naszym programem edukacyjnym dla nauczycieli. Ten program zmienia się w czasie, od wyjścia od tego, że pokazaliśmy te technologie, przeszliśmy do tego, jak ich używać, i następnie doszliśmy do tego momentu właśnie dobrostanu cyfrowego i budowania relacji, tych aspektów psychologicznych, o których też wspominałam na początku, czyli naprawdę te nasze piątki, które później, tak jak tutaj Zyta wspomniała, znajdują się nagrane w naszej bazie CD-towym na YouTubie, wszystkie można sobie odtworzyć. Ta baza cały czas rośnie. To, o czym tutaj pan Belfer mówił, tak, że my jakby budujemy tę bazę cały czas. My nie wystopowaliśmy, bo epidemia się skończyła, czy tam skończy się, oby wkrótce. My będziemy tę bazę dalej powiększać. I taki jest cel między innymi bazy wiedzy, czyli to, ten link, który pojawił się na ekranie cdt.pl/baza-wiedzy. To jest właśnie to wszystko, co do tej pory zebraliśmy, chcemy umieścić tam w przystępny sposób, całą tą, jakby posegregować tę wiedzę, ją usystematyzować tak, żeby ona nareszcie, jakby przekazać ją nareszcie w całości w ręce nauczycieli, żeby z tej bazy korzystali. Do tego jeszcze, i ostatnie tutaj słowo, do tego jeszcze staramy się inspirować nauczycieli do aktywności w ten sposób, że organizowaliśmy i będziemy organizować dalej konkursy na najlepsze scenariusze zajęć online. Będziemy wybierać i dołączać do bazy, bo takie jest założenie główne tego konkursu, dołączać autorskie scenariusze nauczycieli, czyli nie tylko tych, którzy z nami współpracują na stałe, ale także zachęcamy wszystkich. Oczywiście element nagrody jest jak najbardziej na tak, natomiast chodzi o to, żeby tę bazę powiększać. Więc mówię tutaj wprost, czekamy na Państwa pomysły, bo one są, dzielmy się nimi, tak? I możecie to robić, dzielić się swoją wiedzą, swoimi autorskimi pomysłami również za pośrednictwem właśnie Centralnego Domu Technologii. Bardzo zapraszamy. Jakie jest miejsce szkolnictwa wyższego w ogóle w dokształcaniu nauczycieli dzisiaj? Króciutko. Postaram się króciutko. To wszystko zależy oczywiście od tego, jakie mają zasoby. Ja o tych zasobach dzisiaj trochę powiedziałam, może nie pociągnęłam tego wątku, to potem się zorientowałam o oduczaniu się, ponieważ właśnie nauczyciele zwracają uwagę na to, że to, czego potrzebują w obecnym czasie, to zweryfikowania tego, czym dysponują oni sami.
I nie tylko chodzi o ich własne zasoby, czyli właśnie to, co mogliby uzyskać. Czasami to będą kursy, czasami to będą studia podyplomowe, być może właśnie z nowoczesnych technologii, włączania tych nowoczesnych technologii do tego, jak do tej pory prowadzili swoje zajęcia, przebudowywania w ogóle swoich modułów, swoich przedmiotów, swoich pomysłów na to, jak realizować nieszczęsną podstawę programową. To jest włączanie na przykład tablic wirtualnych, to jest włączanie różnorodnych działań, które właśnie takiego rodzaju umiejętności pozyskujemy na krótkich formach kursowych. Ale być może będą chcieli w ogóle się przekwalifikować, bo nagle niektórzy odkrywają, że tego rodzaju praca też pozwala im dostrzegać właśnie specjalne potrzeby. Może zaznaczą, że czy zauważą, że to właśnie nowa forma edukacyjna, kształcenie online, które się dzisiaj pojawiło. Do tej pory nie wiem, jakie Państwo mieli doświadczenia, ale formy kursów, formy podyplomowych studiów, także studia, szczególnie studia wyższe, traktowane jako takie, które były oferowane online, czasami były postrzegane jako te słabsze, te gorsze. Ja myślę, że wielu z nas przekonało się, że to, co nam oferuje właśnie edukacja zdalna, którą tak promuje Jacek Pyżalski, ale i też całe grono państwa, gdzie można właśnie zdobywać wiedzę w świetny sposób, od webinarów i grup wsparcia, po właśnie studia całościowo zaprojektowane jako takie, które można pokazać w sposób właśnie zdalnie prowadzony, to będą różne inspiracje, po które nauczyciele sięgną. Żeby być inspirującym nauczycielem i żeby szkoła stała się inspirująca i żeby inspirowała młodych, to my musimy wejść w te ramy trochę na nowo, poczuć też ten wiatr we włosach, co możemy wnieść nowego. Ale jeszcze chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Oprócz tego oczywiście, co rozwija nasze umiejętności, żeby być coraz lepszym nauczycielem i coraz ciekawiej budować nasze programy, bardzo wielofunkcyjnie, bardzo wielopłaszczyznowo, my sami musimy zadbać trochę też o tak zwany well-being. Takim akcentem, łyżkę dziegciu, a może taką właściwie kropelkę tylko wrzucę, taki wątek, który jest niezwykle ważny, to wątek dotyczący wyczerpania cyfrowego po jednej i po drugiej stronie. Wielu nauczycielom pojawia się ten strach dlatego, że dotąd nie byli przygotowani na tak różnorodne działania, dość mocno wdrożeni w niektórych uczelniach do pewnego stabilnego, takiego bardzo oczywistego, akademickiego też prowadzenia potem swojej edukacji dla uczniów, ale też i środowisko i zasoby tych szkół, w których ci ludzie pracują. Czasami nie pozwalają na takie fajerwerki, o jakich tutaj opowiadam. Oczywiście internet na szczęście nam to ułatwia, ponieważ wiele rzeczy przeniesionych do tego miejsca pozwala nam te bariery, które mamy na miejscu, zasobowe, tak, środowiskowe, jakby zniwelować i ograniczyć. Więc podsumowując, dobre kursy, dobre studia podyplomowe, ciekawe zajęcia i bardzo ciekawe te propozycje, które dzisiaj padały, warto wdrożyć i wykorzystać. Oczywiście wymaga to przemyślenia, co dla mnie, w mojej sytuacji i w sytuacji, która jest odniesieniem do moich uczniów, będzie najbardziej wartościowa. To wymaga dużej autorefleksji. Pytanie moim zdaniem do Dawida i do Zyty. Co powstrzymuje Was przed zniechęceniem w procesie dydaktycznym? Pyta pani Iwona. Dawid, a potem Zyta. Przed zniechęceniem mnie do procesu dydaktycznego, rozumiem, tak? W sensie... No ciebie, oczywiście. Ciebie. No. Przecież nie mnie. No to ciekawość. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, ja wszystko robię dlatego, że jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, a zawsze szukałem jakichś nowych dróg, więc staram się, tak jak powiedziałem, gdzieś tam nie nudzić, ale niestety, też odpowiem wprost, wymaga to ogromnego wysiłku i wyborów, bo nie da się realizować. Kiedyś pracowałem 38 godzin przy tablicy i miałem poczucie, że to był najgorszy rok pracy mojej jako nauczyciela, po prostu, bo nie miałem czasu na nic kreatywnego, na nic, co by pozwoliło moim uczniom rozwinąć swoje właśnie, zainspirować ich. Po prostu nie miałem na to siły. Od czasu, kiedy pracuję trochę mniej, po to, żeby realizować różne inne rzeczy, mam też więcej czasu na to, żeby z radością wchodzić do sali i dzielić się z nimi tą wiedzą, bo na to spotkanie czekam na przykład kilka dni, bo pracuję od poniedziałku do środy, załóżmy. I myślę, że właśnie to, co tutaj było powiedziane wcześniej, zmęczenie nauczycieli jest ważnym elementem w całym procesie dydaktycznym w ogóle, w odkrywaniu nowej technologii, w zmianie. Jeżeli będziemy wypoczęci, będziemy jakoś wierzyli w siebie, to damy radę, jakby nie będzie nas męczył proces dydaktyczny, bo nas uczniowie nie będą męczyli i cała ta otoczka szkoły, która czasami nas dusi. Tylko tyle. Zyta, teraz ty. A mnie z kolei zniechęca do procesu dydaktycznego mało rzeczy, ale jeśli już, to byle jakość w edukacji. Nie lubię tego, że czasami chwytamy się czegokolwiek po to tylko, żeby zaliczyć, żeby odhaczyć, jakby głęboko nie zastanawiając się nad tym, jaki to ma sens, jakie efekty nam przyniesie. I tej byle jakości w naszej szkole jest niestety za dużo. A przywoływaliście tutaj dość często Jacka Pyżalskiego. Ja ostatnio, słuchając jednego z webinarów, które prowadził, bardzo sobie zapamiętałam taką konkluzję, która była na końcu tego webinaru, że właśnie a propos tego, czego powinniśmy się uczyć i co powinno nas motywować do stałego podnoszenia własnych kompetencji, umiejętności,
umiejętności i też tworzenia jakby szkoły przyszłości. I on powiedział coś takiego, że my jakby mentalnie jesteśmy w poprzedniej epoce. Ja to oczywiście parafrazuję, bo powiedział to w inny sposób. Działamy nieudolnie, ale staramy się działać na potrzeby dzisiejszych czasów, a my powinniśmy działać tak, jakbyśmy mieli, jakby wyprzedzali ten system edukacyjny o 10 lat. My już powinniśmy uczyć naszych uczniów i robić takie działania, które będą potrzebne za kilka lat. My jesteśmy spóźnieni w tej edukacji o kilka lat i właśnie i wydaje mi się, że wielu nauczycieli w tym procesie dydaktycznym zniechęca też to spowolnienie trochę edukacji i uwstecznianie, zamiast pójście do przodu i tworzenie warunków, przestrzeni do tego, żeby tworzyć tę szkołę przyszłości. Mam takie wrażenie, że my nie do końca nauczyciele mamy przestrzeń i możliwości do tego, żeby się realizować, żeby dać możliwość uczniom na kreatywną, konstruktywną pracę. Nie uczymy kreatywnego myślenia, nie uczymy selekcji informacji, nie uczymy technik samodzielnego uczenia się, poszukiwania wiedzy, źródeł w internecie. Nie jesteśmy ich przewodnikami, nie wspieramy, a raczej wyręczamy i powinniśmy zaniechać, myślę, podających metod nauczania na rzecz kreatywnej pracy i czasami właśnie te podające metody mnie trochę też do tego procesu zniechęcają, bo nie ma też czasami po prostu możliwości. Ale zgodnie z tym, co Maciej powiedział na początku, jeszcze tylko wspomnę, słuchajcie, pamiętacie, jak Maciej właśnie nawiązywał do postu, który dzisiaj na LinkedInie opublikował, no musielibyśmy mieć na to przyzwolenie z góry, że możemy tak pracować, nie? I to jest to, że gdzieś, no niestety, nauczyciele są w systemie i nie jest tak łatwo wyrwać się z tego systemu. Trzeba mieć właśnie ogromną odwagę, to jest to, co też wyszło w tej ankiecie, żeby robić rzeczy trochę pod prąd, trochę inaczej niż koledzy i koleżanki, żeby walczyć z tą byle jakością, a ostatecznie niestety czasami się dostaje za to po plecach, nie? Więc to wymaga naprawdę sporo pracy. Pani Beata pisze tak. Warto zostawić hybrydowe kształcenie, czyli połączone korzystanie z zasobów do nauki w trybie online i offline. To sprawi, że edukacja będzie lepiej spersonalizowana pod kątem indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Mirek, co ty o tym myślisz? Uważasz, że rzeczywiście przyszłością jest albo edukacja online, albo offline i nie ma żadnych stanów pośrednich? Zdecydowanie tak i absolutnie. To już jest odkrycie. Zdecydowanie tak, to znaczy zgadzasz się z tym, że albo zostawić obydwie formy kształcenia, budując. Nie wierzysz w naukę hybrydową. Mówimy o nauczaniu hybrydowym, o tym, żeby pozostały jedne i drugie formy, offline i online, czyli synchroniczne i asynchroniczne, które dokonuje się poza czasem lekcji, poza miejscem, które tworzy szkoła. Tylko w ten sposób budujemy właśnie to bogate, różnorodne, wartościowe środowisko, bo uczymy się nie tu i teraz, tylko będąc w szkole, ale uczymy się wszędzie, uczymy się zawsze, możemy uczyć się całe życie, co jest przecież odkryciem nas jako gatunku, zachowujemy tę funkcjonalność do końca. Zdecydowanie hybryda, byle wartościowa. I tutaj dodałbym to słowo kluczowe, odpowiedzialno. To, o czym Zyta i Dawid mówiliście, to jest właśnie odpowiedzialność za to, co zostawiamy w sieci. Internet odpowiada, stanowi umysłu współczesnego człowieka, dlatego tak to krytyczne spojrzenie, o którym, Macieju, ty mówiłeś, potrzebne jest, żeby wybierać te treści wartościowe, ale ten internet tworzymy właśnie my, ludzie, którzy mamy dobre rzeczy do przekazania innym ludziom i tego szukajmy. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy już ponad godzinę w dyskusji. Wydaje mi się, że już wszystkim nam należy się dzisiaj odpoczynek. Dziękuję Państwu za aktywność. Mówię do Państwa, którzy komentowali, którzy słuchali naszej debaty, ale przede wszystkim mówię o naszych panelistach. Mirosław Ziętarski, Joanna Minta, Zyta Czechowska, Dominika Wiśniewska i Dawid Łasiński. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, a wszystkim Państwu, którzy nas oglądają i będą oglądali, bo streaming będzie dostępny online, życzę w tym wszystkim racjonalności i dużo, dużo, dużo siły i pasji, bo pasja jest potrzebna. Jak przestracimy pasję, to przestaniemy robić dobrze to, co robimy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo